Witam serdecznie Państwa. Tematem dzisiejszego wykładu będzie czwarty wymiar. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my, żyjący w trzecim wymiarze, widzimy czwarty wymiar? Będziemy mówić o czwartym wymiarze w sensie geometrycznym, czysto geometrycznym, a nie czasoprzestrzeni, którą traktują fizycy. Ale aby zrozumieć dobrze czwarty wymiar, musimy się zastanowić, czy rozumiemy dobrze wymiar trzeci. Psychologowie twierdzą, że nie widzimy tego, co widzą nasze oczy, lecz to, co widzi nasz mózg. Często można też to przenieść, że nie słyszymy czasami, co nasze uszy słyszą, ale słyszymy, co nasz mózg wytwarza. Na przykład, jeżeli zapytam Państwa, czy słyszeliście piosenkę Niemena Dziwny jest ten świat, to każdy sobie, mimo że nie słyszy, wyobraża sobie, o czym jest mowa. Podobnie w geometrii, jeżeli Państwa zapytam, czy widzieliście sześcian, albo wyobraźcie sobie sześcian, każdy wie, o czym jest mowa. Co widzimy, oglądając nieruchomy obiekt trójwymiarowy? Nieruchomy, bardzo ważna rzecz, dlatego że kiedy obiekt się rusza, my dostrzegamy jego więcej własności niż wtedy, kiedy on jest właśnie nieruchomy. O, mamy teraz obraz, rzut pewnej figury, nawet cień tej figury i możemy się zapytać, co my teraz widzimy? Co to za obiekt, którego taki jest rzut? Włączmy na chwilę program, w którym możemy ten obiekt poruszać. Robimy teraz dynamiczną prezentację tego obiektu i widzimy, że jest to rzut sześcianu. Możemy obserwować, co jest rzutem tego sześcianu. Na przykład w tej chwili jest prostokąt. Może być również dokładnie kwadrat. Może być również właśnie sześciokąt nieforemny, ale jeżeli się postaramy, to będzie to sześciokąt foremny. A co teraz widzimy? Jeżeli ktoś doświadczył poprzedni przypadek, jest pewien, że to jest również rzut sześcianu. No, widać trzy ściany, cień i wydaje się, że to jest rzut sześcianu. Sprawdźmy. Widzimy na ekranie rzut tego sześcianu i okazuje się, że to wcale nie był sześcian. Jest to bryła, która ma 12 ścian będących rąbami. Bryłę tę nazywamy 12-ścianem rąbowym. Możemy go oglądać z różnych stron. Od góry i widzimy kwadrat, proszę zobaczyć. Widzimy rozmaite figury. Można by zastanowić się, czy to jest sześciokąt w tej chwili, prawda? Ale w pewnym momencie, jak to przed chwileczką widzieliśmy, o, rzutem tej figury jest sześciokąt foremny. Popatrzmy. A zatem taki sam sześciokąt foremny, jak który był rzutem sześcianu. I to jest bardzo ważna uwaga. Mianowicie, jeszcze raz powtórzmy, tutaj był rzut sześcianu, który mógł być sześciokąty. Popatrzmy jeszcze raz. Tu był rzut innej bryły, właśnie 12-ścianu rąbowego. A tu jeszcze, no ciekawe, bardzo popularna bryła, znana przez uczniów już w szkole podstawowej. Ciekawe, ale to jest rzut ostrosłupa sześciokątnego. Proszę zobaczyć. Czyli mamy trzy bryły, które reprezentują ten sam rzut. A zatem bardzo ważny wniosek z obserwacji trzeciego wymiaru. Rzut obiektu trójwymiarowego nie określa go jednoznacznie. Tak naprawdę nie jesteśmy pewni, co oglądamy. Drugie bardzo ważne spostrzeżenie w oglądaniu przestrzeni trójwymiarowej jest następujące. Popatrzmy. To jest rzut sześcianu, który mogę wykonać z drutu, wykonać model tak zwany krawędziowy i widzimy jego rzut po lewej stronie i po prawej stronie ekranu. I ten rzut ogląda dwoje dzieci, Jaś i Małgosia. Jaś mówi, ja widzę ścianę przednią, tą czerwoną, górną, tą żółtą i niebieską, tą prawą. Małgosia mówi, o nie, ja widzę czerwoną przednią, ale ja widzę dolną ścianę, górną nie widzę, tylko dolną, żółtą i lewą ścianę z lewej strony niebieską. Popatrzmy, te dwoje dzieci widzi zupełnie inaczej ten sam sześcian. I z tego musimy sobie zdawać sprawę, to jest bardzo ważne, szczególnie w zadaniach, w których wprowadzamy oznaczenia na przykład wierzchołków i zadajemy jakieś przekroje czy jakieś inne zadania, musimy uważać,
na to, jak widzimy tę bryłę. Czyli drugi wniosek, który się tutaj nam ciśnie na usta, to rzut obiektu trójwymiarowego nie określa jednoznacznie jego położenia. My nie wiemy, czy ten sześcian, który oglądamy, to czy to jest z przodu, czy to jest z przodu, bo to jest dla nas płaski obraz. I dopiero, kiedy użyjemy linii przerywanych dla oznaczenia krawędzi znajdujących się z tyłu, będziemy mogli rozróżniać, że to jest rzut z tej czy z tamtej strony. Pamiętając historię naszego życia, kiedy poznaliśmy pierwsze figury geometryczne w szkole podstawowej, to przypomnijmy sobie, jak dochodziliśmy do pojęcia sześcianu. Za pomocą suwaka przedstawię pewną sytuację dynamicznie. Jest punkt, który przesuwam wzdłuż pewnej prostej w pewnym kierunku, otrzymując odcinek o końcach A i B. I to jest właśnie pierwszy, to jest wymiar pierwszy, czyli wymiar wzdłuż jednego kierunku. Mamy jedną współrzędną, jedną długość, jeden ruch. Jeżeli teraz ten odcinek przesuniemy prostopadle w płaszczyźnie, uzyskując kwadrat ABCD, to mamy obiekt dwuwymiarowy. W nim mamy długość i szerokość. No, w tym wypadku akurat jest to rzut kwadratu, czyli długość i szerokość jest taka sama. Jeżeli teraz ten obiekt podniesiemy w górę, prostopadle znowu, tak jak przed chwileczką prostopadle przesuwałem odcinek, otrzymamy sześcian. Obiekt trójwymiarowy. Mamy tu trzy kierunki. Długość, szerokość i wysokość lub głębokość. I to jest właśnie trzeci wymiar. Ten, który czasami sprawia nam trudności. Jak zatem wprowadzić wymiar czwarty? Aby pokazać, jak powstaje sześcian w czwartym wymiarze, tak zwany hipersześcian, powtórzmy to doświadczenie i poszerzmy go nieco. Jeszcze raz tworzę odcinek, obieg jednowymiarowy, dwuwymiarowy, trójwymiarowy sześcian i teraz ten sześcian przesunę w czwartym wymiarze, a my żyjemy w trzecim. O wektor, który jest prostopadły do wszystkich tych trzech wektorów. My wiemy, że w trzecim wymiarze nie ma wektora, który będzie i do tego prostopadły, i do tego wektora, i do tego. Ale w czwartym wymiarze istnieje taki wektor, który będzie prostopadły do tych trzech. My możemy ujrzeć jego tylko rzut. I to jest właśnie wektor zielony, o który przesunąłem nasz sześcian A, B, C, D, A', B', C', D' o wektor zielony, uzyskując drugi jak gdyby obok sześcian, a w sumie jest to rzut sześcianu czterowymiarowego, czyli hipersześcianu. Ten rzut w przestrzeni trójwymiarowej wygląda właśnie w ten sposób. Mamy wielościan czerwony, sześcian czerwony i przesuwamy go o ten żółty wektor w pewnym kierunku, uzyskując drugi sześcian, a w sumie ta bryła nosi nazwę hipersześcianu, sześcian czterowymiarowy. Popatrzmy teraz, jak się będzie zachowywał ten rzut w tej chwili na ekranie dwuwymiarowy, rzutu trójwymiarowego, hipersześcianu, którego nie widzimy. On jest w czwartym wymiarze. My go nie widzimy. Widzimy jego rzut trójwymiarowy, a na ekranie rzut dwuwymiarowy tego rzutu trójwymiarowego. Widzimy go w ruchu. Obracamy tę bryłę wokół pewnej osi, no dokładnie wokół tej osi Z w tej chwili i widzimy różne położenia tego hipersześcianu. Ale możemy go jeszcze nachylać do siebie, czyli wokół osi X za pomocą tego suwaka. I zwróćmy uwagę, że w pewnym momencie rzutem tego hipersześcianu jest zwykły sześcian. Zwykły sześcian trójwymiarowy jest rzutem hipersześcianu czterowymiarowego, tak jak rzutem naszego sześcianu był kwadrat. Czyli
sześcian dwuwymiarowy. A rzutem kwadratu, na przykład tego kwadratu, rzutem na płaszczyznę może być odcinek, czyli sześcian jednowymiarowy. I tu już widzimy, jak to wszystko przez analogię stopniuje się. Mamy sześcian jednowymiarowy, czyli odcinek, tak jak rysowaliśmy. Mamy sześcian dwuwymiarowy, czyli nazywany kwadratem. Sześcian trójwymiarowy, czyli zwykły sześcian. I sześcian czterowymiarowy, którego oglądamy tylko rzut trójwymiarowy, bo nie żyjemy w czwartym wymiarze. I możemy teraz poruszać jeszcze raz. Możemy obracać to. On się po prostu obraca, ale jeżeli zmienimy kąt widzenia, zmienimy zupełnie wygląd tego rzutu. Drugie spojrzenie na czwarty wymiar może być liczbowe, kombinatoryczne, bym powiedział. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy zbiór kulek czerwonych i czarnych, całe multum kulek i będziemy teraz losować jedną kulkę z tego zbioru. Co możemy wylosować? Losujemy wtedy ciągi jednoelementowe. Możemy wylosować albo 0, czyli kulkę na przykład, umówmy się, że to była kulka czerwona i kulkę czarną, jedynkę. Są wobec tego dwie możliwości, dwa sposoby wyciągnięcia innej kulki za każdym razem. I teraz do tego zera może być druga kulka też 0 i do jedynki może być też 0, albo może być to jedynka. I widać, że się to już zwiększyło dwukrotnie, ta ilość możliwości wyciągnięcia dwóch kulek czy dwóch liczb z tego zbioru. I mamy takie pary 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Zobaczymy potem, jaką te pary odgrywają rolę w czwartym wymiarze. Jeżeli wyciągniemy trzy kulki, no to mamy te cztery możliwości, które żeśmy już wyciągnęli i teraz dokładamy trzecią kulkę. Może nią być 0 albo 1. Znowu się liczba możliwości zwiększyła dwukrotnie. Mamy tego w tej chwili 8 trójelementowych takich wyciągniętych kulek czy liczb. No i wreszcie, jeżeli 4 wybierzemy, to do tych 8, które tutaj prezentujemy w pierwszym rzędzie i w trzecim, możemy dołożyć jeszcze możliwości wprowadzenia drugiej kulki innej. 0, a później 1. No i w ten sposób pokazaliśmy, że czteroelementowych jest takich obiektów, takich ciągów 16. Podsumujmy jeszcze raz. Dla jedynki były to 2 ciągi. Dla n równego 2, czyli dla dwóch kulek mieliśmy 4, dla 3 8, dla 4 16. Jaki ma to związek z wymiarem czwartym, z naszym sześcianem? Otóż jeżeli popatrzymy na odcinek, który leży na osi pewnej liczbowej, tu jest zaznaczona oś liczbowa dodatnia część tej osi, to każdy punkt na osi ma swoją współrzędną. A zatem początek tego odcinka to jest 0, koniec jest 1. I to są właśnie te kulki 0, 1. Krótko mówiąc, końce tego odcinka mają współrzędne albo 0, albo 1. Jeżeli jesteśmy w trakcie wyciągania dwóch kulek, czyli n jest równe 2, to mamy już nie odcinek, ale kwadrat. I teraz te pary są współrzędnymi wierzchołków kwadratu, tak jak przedtem były wierzchołkami odcinka, czyli końcami odcinka, to teraz wierzchołkami kwadratu. Mamy parę 0, 0, 1, 0, 0, 1 i 1, 1. Są to współrzędne po prostu wierzchołków kwadratu. Jeżeli teraz przejdziemy do wymiaru trzeciego, czyli wyciągamy trzy kulki albo trzy liczby ze zbioru 0 i 1, dostajemy trójki, ciągi trójelementowe, które, no jak wiemy przez analogię, są współrzędnymi 8 wierzchołków sześcianu. Umawiamy się, że początek układu współrzędnych jest jednym z tych wierzchołków, czyli tu będzie współrzędna 0, 0, 0, a przeciwlegle, diagonalnie, po przekątnej, ostatni wierzchołek będzie miał współrzędną 1, 1, 1. Wiemy też, że pierwiastek z trzech to odległość tych dwóch wierzchołków, czyli długość tej przekątnej. W przypadku kwadratu
przypadku kwadratu długość przekątnej była pierwiastek z dwóch, bo to jest też odległość liczona geometrycznie, w geometrii analitycznej, pierwiastek z różnicy współrzędnych, czyli 1 minus 0 plus 1 minus 0, a to jest pierwiastek z dwóch. No i teraz, jeżeli wprowadzimy trzeci wektor, ten t, którego my nie możemy zobaczyć tu w trzecim wymiarze, ale on jest w czwartym wymiarze wprowadzony. Potem by mógł być i piąty taki wektor w piątym wymiarze i szósty wektor w szóstym wymiarze, to widzimy wówczas, że czwórki liczb dają nam współrzędne poszczególnych punktów w czwartym wymiarze. Zobaczmy, jaka będzie odległość tych najdalej oddalonych wierzchołków, czyli przekątnej. Pierwszy punkt ma 0, 0, 0, a ostatni ma same jedynki. A odległość to będzie pierwiastek z różnicy 1 minus 0 do kwadratu, czyli 1, 1 minus 0 do kwadratu 1, 1 minus 0 i 1 minus 0, razem będzie 4, czyli pierwiastek z 4, a zatem 2. I widzimy ciekawą właśnie rzecz, że pierwiastek z 4, bo to był czwarty wymiar, w sześcianie to był pierwiastek z 3, bo to był trzeci wymiar, w kwadracie przekątna miała pierwiastek z 2, bo to był drugi wymiar, a w odcinku przekątną jest sam odcinek, jest pierwiastek z jedynki. Czyli nasuwa się ogólne twierdzenie, że długość przekątnej hipersześcianu w n-wymiarowej przestrzeni to jest po prostu pierwiastek z n. Możemy teraz zbadać ilość wierzchołków, krawędzi, ścian i tak zwanych hiperścian. Dlaczego hiperścian? Dlatego, że hiperczworościan ma nie tylko ściany płaskie, ale jego ścianami są również pewne wielościany, które tu się znajdują. Na przykład ten wielościan tu. Taki skrzywiony równoległościan, który jest rzutem pewnego sześcianu, takiego skrzywionego sześcianu. To jest hiperściana tego wielościanu. Popatrzmy. Wierzchołki, ponieważ to są obiekty zerowymiarowe, więc będziemy oznaczać literą W0. I dla odcinka no, mamy dwa tylko wierzchołki, prawda? A i B. Ile mamy krawędzi w odcinku? No, on sam jest krawędzią, czyli mamy jeden. Ścian nie mamy żadnych. Odcinek nie tworzy żadnej ściany ani hiperściany. Ale dla kwadratu liczba się już zmieni. Mamy cztery wierzchołki, cztery odcinki liniowe, czyli W1 będzie 4 i W0 będzie 4 i mamy już jedną ścianę dwuwymiarową. Ta dwójka oznacza dwuwymiarową. Jest ona jedna. No i jeszcze hipersześcianu nie mamy. Natomiast w sześcianie mamy 8 wierzchołków, 12 krawędzi, 6 ścian, no bo to jest sześcian, i jedną hiperścianę. Popatrzmy. 8 wierzchołków, czyli zerowymiarowych obiektów, 12 krawędzi, czyli odcinków jednowymiarowych, 6 ścian dwuwymiarowych i jedną hiperścianę trójwymiarową, którą stanowi cały sześcian. W hipersześcianie, czyli w sześcianie czterowymiarowym, no, widać, że wierzchołków się liczba podwoiła, już ich będzie nie 8, tylko 16. Krawędzi będzie tyle, co było tutaj, plus tyle, co było tutaj, czyli razem będzie 12 plus 12, 24. I jeszcze z każdej krawędzi, z każdego wierzchołka wyjdzie jedna krawędź, czyli jeszcze 8. To jest razem 32. Natomiast ścian, czyli takich tutaj równoległoboków, kwadratów, oczywiście wszystko jest w rzucie, będzie 24. A hiperścian będzie 8. Za chwileczkę je pokażemy. Gdybyśmy jeszcze raz podsumowali ilość wierzchołków w odcinku, kwadracie, sześcianie i sześcianie czterowymiarowym, to zauważylibyśmy, że to są potęgi dwójki zawsze. Ilość wierzchołków. 2, 4, 8, 16. Ściany hipersześcianu mogą być płaskie bądź przestrzenne, trójwymiarowe. Omówmy, ile jest płaskich. Ile ich jest? Może pokażę najpierw przykład czegoś, co nie jest ścianą hipersześcianu. To, co pokazuję, nie jest ścianą hipersześcianu, mimo że to jest figura płaska, to jest jak gdyby odpowiednik pewnej przekątnej wielościanu. Ale to są już ściany hipersześcianu. Przy czym liczymy 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, wszystkie są zawsze równoległe, 18, 20, 22, 24 ściany.
A teraz pokażemy hiperściany hipersześcianu, ale już trójwymiarowe. Sam sześcian jest sam dla siebie hipersścianą. Ale w hipersześcianie te ściany wyglądają tak. Są to sześciany wybrane z 8 punktów wierzchołków hipersześcianu. O, ten w środku również, ten główny też i ten. Policzmy, ile jest ścian hipersześcianu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli jest ich łącznie 8. Wzór, który tutaj widzimy, jest wzorem kombinatorycznym ilości hiperścian w danej bryle, w danym sześcianie lub hipersześcianie. W sześcianie, który jest w trzecim wymiarze, n jest równe wtedy 3, 3 po 3 to jest 1, 2 do potęgi 3 minus 3 to jest 2 do zerowej, czyli również 1 i faktycznie mamy jedną ścianę trójwymiarową w sześcianie. A tu mamy sześcian czterowymiarowy, czyli hipersześcian. Zobaczmy, czy jest 8 tych ścian, które przed chwileczką oglądaliśmy. N jest równe teraz 4. 4 po 3 to jest 4 razy 2 do potęgi 4 minus 3, czyli 2 do potęgi 1 to jest 2, razy 4 jest 8. Faktycznie ścian jest 8. Jeżeli teraz podsumujemy wszystko razem, czyli ilość wierzchołków w tej kolumnie, ilość krawędzi, ilość ścian, ilość hiperścian, a potem moglibyśmy dalej zwiększać te obiekty, to okazuje się, że za każdym razem mamy ogólny wzór. N po K, gdzie K przyjmuje wartości 0 w przypadku punktów wierzchołków, 1 w przypadku krawędzi, 2 w przypadku ścian, 3 w przypadku hiperścian, razy 2 do potęgi n minus k. K to jest znowu ta liczba, którą tutaj przyjmujemy. Więc jak będziemy mieć 0, to mamy 2 do potęgi n minus 0, czyli 2 do n. Jak będzie 1, to będzie 2 do n minus 1 i tak dalej. Wykorzystując tę tabelkę, obliczmy na przykład ilość ścian dwuwymiarowych w hipersześcianie. Czyli n jest równe 4, to jest ten wiersz, ściany są dwuwymiarowe, czy to jest ta kolumna, wynik powinien dać 24. Sprawdźmy. To jest ten wzór, gdyż to obiekty są dwuwymiarowe i mamy czwarty wymiar po 2, 4 po 2, a to jest 6, razy 2 do potęgi, 4 minus 2, czyli 2, czyli 2 do drugiej, czyli 4 razy 6 jest 24. Wszystko się zgadza. Ta tabelka pozwala nam obliczyć, czego nie widzimy. Możemy obliczyć sobie w piątym wymiarze dowolną ilość ścian, krawędzi, wierzchołków. Jest to bardzo ciekawe, jak teoria pozwala człowiekowi przybliżyć tutaj coś, co można by było później sprawdzać praktycznie. To jest właśnie ogólny wzór na ilość k wymiarowych obiektów w n wymiarowej przestrzeni. Może warto ten wzór sobie zanotować. Proszę Państwa, jeżeli ja wezmę sześcian i oświetlę go światłem z góry, to na pewnej płaszczyźnie obserwuję go rzuty. Mogę to zrobić na komputerze. Chwyćmy za jeden z wierzchołków sześcianu i zacznijmy nim poruszać przestrzeni. Na dole, na tej płaszczyźnie, widoczny jest rzut tego sześcianu. Te rzuty mogą być różne. I to są już pytania, które zadajemy sobie w szkole. Rzut, który oglądaliśmy przed chwileczką, był rzutem środkowym. Źródło światła było punktem, z którego wybiegały promienie i otrzymaliśmy rzut środkowy. Nasze oczy oglądają przestrzeń w perspektywie. Kiedyś do wieku, powiedzmy, XVII oglądano perspektywę jednozbieżną. To znaczy, przyjmowano jakiś punkt w nieskończoności, tak jak oglądając na przykład tory kolejowe, widzimy, że one się schodzą w pewnym punkcie. Ten punkt się nazywa właśnie środkiem perspektywy. I my możemy tu stworzyć taką animację komputerową, która pokaże, jak wygląda rzut sześcianu w perspektywie. Mamy sześcian albo prostopadłościan.
No, można by go tutaj pewien sposób pewnie skracać którymiś punktami, ale tu mamy właśnie punkt, który zmienia swoje położenie. On zawsze leży na linii horyzontu. Jeżeli my będziemy oglądać ten sześcian dokładnie na wysokości jego podstawy, to jest to tak zwany widok żaby. Nazywa się to perspektywa żabia. Jeżeli będziemy tę linię horyzontu widzieć ponad sześcianem, będziemy widzieć wtedy górę, górną ścianę, dach tego sześcianu, wtedy mamy widok z lotu ptaka. Ale to nie jest pełna perspektywa, którą człowiek dostrzega. Lepszą perspektywę dostrzeżemy, jeżeli wprowadzimy dwa punkty, które są punktami perspektywicznymi. Jeżeli oglądamy budynek, ale tak, że mamy przed sobą jego krawędź, to możemy wzrok ustawić po lewej stronie budynku albo po prawej. Również tutaj możemy oglądać go z prawej strony, z lewej. Możemy zmieniać linię horyzontu, oglądać go z dołu, czyli z żabiej perspektywy, bądź z góry, czyli z widoku ptaka. To jest perspektywa dwuzbieżna, ale tak naprawdę to my oglądamy perspektywę trójzbieżną. Doszerzono to dopiero wtedy, kiedy bracia Wright wzniesie się w powietrze w 1903 roku. Zauważono tę perspektywę trójzbieżną. I ja może pokażę teraz tą perspektywę na przypadku budynku, który ma już zamontowane okna, żeby było lepiej to widać. Mamy budynek, którego linia horyzontu w tej chwili jest dokładnie na jego środku. Czyli znajdujemy się na wysokości połowy tego budynku. Wszystkie linie pionowo tego budynku są równoległe. Ale jeżeli wzniesiemy się ponad budynek, widzimy wyraźnie, że dolne krawędzie bardziej od nas oddalone skróciły się, uległy skróceniu. Górne są dłuższe. Budynek cały uległ skróceniu u domu. I tak faktycznie widać, o tym wiedzą fotografowie, że gdy fotografujemy z lotu ptaka, budynek będzie zniekształcony. Jeżeli natomiast zjedziemy na dół windą i oglądniemy ten budynek z dołu, to jest sytuacja analogiczna. U góry wszystko się zmniejsza, dół pozostaje taki sam. Tak oglądamy wymiar trzeci w perspektywie. To są rzuty hipersześcianu, te, które pokazywałem w trakcie obrotu tych figur. Oglądaliśmy taki rzut, który był nawet sześcianem i taki rzut można uzyskać w tej chwili. Ten niebieski się pokrywa z tym czerwonym. Te żółte linie, właśnie wzdłuż nich patrzę i widzę tylko jeden sześcian. Ale można też tak umieścić ten niebieski, żeby był w środku czerwonego. Można go tam włożyć i to jest ta konstrukcja na tym rysunku. Różne te rzuty mogą być. Następna rzecz, która jest bardzo ważna w przypadku brył trójwymiarowych, to siatki brył. My wiemy, że sześcian możemy zawsze rozłożyć na takie części, z których potem go sklejamy. O, mamy przykład jednej z siatek sześcianu. Ale możemy zrobić eksperyment. Możemy tę ściankę przykleić tutaj. Nic się nie zmieni, dalej będzie sześcian, ale będzie zupełnie inna siatka. Takich siatek sześcian posiada 11 różnego kształtu. Widzimy je tutaj na ekranie. Ciekawa jest rzecz, że ośmiościan, który powstaje z sześcianu na przykład w ten sposób, że jego wierzchołki znajdują się w środkach ścian sześcianu, gdybym tutaj takie utworzył punkty i połączył je, dostałbym ośmiościan, to jego siatek jest również 11. Tu są właśnie te układy tych siatek ośmiościanu. Czworościan ma tylko dwie, a dwunastościan foremny i dwudziestościan foremny ma aż 43 380 siatek. Wracając do wymiaru czwartego, zastanówmy się, jak wygląda siatka hipersześcianu. Otóż siatką hipersześcianu musi być bryła trójwymiarowa. Tak jak siatką sześcianu trójwymiarowego była figura dwuwymiarowa, to teraz taką siatką hipersześcianu będzie figura trójwymiarowa.
Czyli ścianami hipersześcianu będą sześciany. Tak jak w przypadku elementów siatki sześcianu były kwadraty, tutaj elementami będą sześciany. Jest ich 8. Myśmy to już wyliczyli wcześniej. Ta 8 może być również tutaj, może być również tutaj, może być również tutaj. I takich siatek jest 261. Tych dwoje panów, Peter Tarney i Dan Hoy, Anglik i Hindus, kilka lat temu udowodnili za pomocą teorii grafów, przypisując każdemu z tych sześcianów punkt i tworząc wszystkie możliwe układy, wyszło, że ich jest 261. Ale taką siatkę hipersześcianu po raz pierwszy w malarstwie umieścił malarz hiszpański Salvatore Dali, który obraz zatytułował Homo hypercubicus, czyli człowiek czterowymiarowy, ukrzyżowany Chrystus na jednej z tych właśnie, na jednym z tych sześcianów, nogi tutaj zamontowane, ręce tu. I to jest właśnie przypadek, w którym w sztuce wykorzystano matematykę czterowymiarową. Święta Magdalena i Chrystus ukrzyżowany, Salvatore Dali. Malarz, który no, często się odwoływał do matematyki w swoich obrazach, chociażby w obrazie dwunastościan foremny, w którym ostatnio wieczerze właśnie namalował. Tych siatek, jak powiedziałem, jest sporo. Można je tutaj poruszać. Mamy tutaj taką możliwość obracania ich, oglądania, byle tych sześcianów było 8. Chciałbym teraz przedstawić Państwu, w jakiej formie tworzy się sześcian z jego siatki. Ilustracja graficzna na komputerze pokazuje to teraz właśnie w przestrzeni trójwymiarowej, czyli pudełko zamykane w przestrzeni trójwymiarowej, o tak jakbym to robił tutaj, zamykał, ale zaobserwujmy rzut tego zamykania na płaszczyznę. Jak on wygląda? O właśnie, ta różowa część rysunku przedstawia rzut. Popatrzmy, jak on wygląda. W kwadracie mamy drugi kwadrat i krawędzie, tutaj te krawędzie boczne, tutaj widać je, o, rozciągają się i tworzą siatkę sześcianu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto by się przypatrzyć, jak będzie wyglądać rozłożenie siatki tego hipersześcianu czterowymiarowego. To jest właśnie ilustracja siatki czterowymiarowego sześcianu, z której tworzy się hipersześcian, czterowymiarowy sześcian. Popatrzmy, ostatni sześcian nakłada się z zewnątrz na wszystkie te poprzednie 7 sześcianów, które tworzą razem z tą 8 siatkę. Jak widać, czwarty wymiar jest wielką analogią trzeciego wymiaru. To jest analogia tej bryły. Tych analogii można więcej poszukać. Możemy jej poszukać na przykład pośród wielościanów czterowymiarowych, które są foremne. Tak jak mieliśmy 5 brył foremnych w trzecim wymiarze oraz 4 też foremne, ale wklęsłe, keplerowskie, płanzotowskie bryły. Przypomnijmy sobie, foremny był czworościan, jego siatka sześcian, ośmiościan, dwunastościan foremny, ściany są pięciokątami, i dwudziestościan foremny. No i oprócz tego 4 bryły wklęsłe. 2 odkryte przez Johannesa Keplera około 1609 roku i 200 lat później 2 bryły odkryte przez Poinsota, matematyka francuskiego. A teraz obejrzyjmy, jakie mogą być hiperwielościany foremne, czyli wielościany w czwartym wymiarze. Jest ich 6, o 1 więcej. Mówimy o wypukłych. Ich nazwy są bardzo ciekawe. Hiperczworościan to jest właśnie jego trójwymiarowy rzut. My go nie widzimy, on jest w czwartym wymiarze, gdzieś tam w przestrzeni czterowymiarowej, ale to jest jego rzut.
Hipersześcian, no to już wiemy, to jest to, nazywany jest tesseraktem często. Hiperośmiościan, to jest też jego rzut trójwymiarowy bryły, która jest czterowymiarowa. No i nie pokażę niestety hiper24-ścianu, ani hiper12-ścianu i hiper20-ścianu, bo to jest bardzo trudne do wykonania. Pokażemy to za pomocą animacji. Mamy hiper4-ścian, jeszcze raz, możemy tutaj go przewracać we wszystkie strony. Zauważmy, że on przypomina nam z chemii związek metanu. W środku węgiel i cztery wierzchołki, w których znajdują się atomy wodoru. Jest tutaj podana liczba jego ścian, krawędzi i wierzchołków. A oto siatka hiperczworościanu. Mamy ją tutaj w praktyce jako obiekt trójwymiarowy, złożony z czworościanów raz, dwa, trzy, cztery, pięć czworościanów. Z nich składa się siatka hiperczworościanów. Widzimy go również na ekranie komputera. Możemy go przewracać, ale to nie jedyna siatka. Tych siatek jest więcej. Możemy jeszcze pokazać ją w innym położeniu. O. Kolejna bryła to hiperośmiościan, już bardziej zbudowana, bardziej skomplikowana. W środku wewnątrz mamy czworościan, tutaj również czworościany i cała bryła jest też czworościanem. Nie ma tu żadnego ośmiościanu. Są tu same czworościany, czyli te hiperczworościenne ściany, jest ich aż 16 tutaj w środku. I tutaj jest właśnie ta bryła, jeszcze raz. A tutaj widzimy siatkę tej bryły, właśnie zbudowaną z 16 czworościanów. Dokładnie ich jest 16. To jest jedna z konfiguracji, może być ich więcej, ale widzimy tutaj jedną z nich. O właśnie, tutaj mamy ją na ekranie komputera. Kolejna to hiper24-ścian. Bardzo już rozbudowana bryła. Ale widać, jakie tam obiekty wewnątrz występują. Obiekty oczywiście trójwymiarowe. Wierzchołków tylko 24, ale ścian trójkątnych już 96. I mamy jej siatkę. Składa się ona z ośmiościanów. Kolorowe, pomalowane, podobnie jak na ekranie. Ciekawie zbudowane, bo połączone są ze sobą krawędziami. Sklejone są krawędziami. Ostatnia to hiper12-ścian. Hiper20-ścian. No i ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to wzór Eulera. Tak on wyglądał dla wielościanów trójwymiarowych. Ilość ścian plus ilość wierzchołków minus ilość krawędzi jest zawsze 2. Euler to udowodnił około 1770 roku. A jak będzie wyglądał ten wzór dla obiektów więcej niż trójwymiarowych? Otóż od liczby wierzchołków odejmujemy ilość krawędzi, dodajemy ilość ścian i odejmujemy ilość hiperścian. Jest zawsze 1. I w przypadku tutaj trzeciego wymiaru można to sprawdzić, że ta liczba też jest tutaj 1. 8 wierzchołków, 12 krawędzi, 6 ścian i jedna hiperściana. Ale mówię o wzorze w czwartym wymiarze, bo ta hiperściana nie liczyłaby się w przypadku trzeciego wymiaru i mielibyśmy troszkę inny wzór, byłby on równy 2. Dziękuję bardzo za uwagę.